Gramy sobie dzisiaj w grę pod tytułem Dream Daddy. Yes. Jakie to jest piękne. No cóż, gra została wykupiona, więc będziemy ją ogrywać. Mnie zastanawia, czy jeden raut przy tych panach tatusiach będzie długo trwał. Gachi Hyper. Dobra, widać, że na początku sobie śpimy, nie? Dość mocno śpimy po tych ilościach Z. Amanda, tato? Ja śpię, córko, daj mi spać. Tato, obudź się! I let my tongue roll out of my mouth and stop breathing. Ja się zastanawiam, jak się to rozwinie. Już się zaczyna fajnie. Jestem tatą, który ma córkę. Czyli to oznacza, że będę tatą, który ma córkę, który podrywa innych tatów. Jaka jest odmiana tatusiów? Amanda mną począsa. Tato, nie zadziałało to na mnie przez co najmniej te 6 miesięcy. Przepraszam, Amanda, ale to jest dla mnie koniec. Proszę cię. Amanda. Daruję ci wszystkie moje ziemskie rzeczy. Weź rozsyp moje prochy. Recliner? Czym jest recliner? Okay, well your corpse better get into the moving van because it's leaving soon. Van? Jaki van? Widzę, że mam nawet fajną córę i widzę, że się wprowadziliśmy, chyba, nie wiem. Otworzyłem moje oczy i wstałem. Leżałem na środku salonu. Spooning a moving box. Ziewłem i się rozciągłem. Witam, Manda Panda. Dobra. Córka, która dba o to, żebym o siebie dbał. Kto tutaj rządzi? Kto jest twoim ojcem? Halo? Nieładnie tak, jak cię nauczyłem. Dobra, idę już umyć te zęby, bo jebie mi Czemu ja tak? Co to? Czemu jestem łysy? Nie chcę być owłosiony. Co ty? Zrobimy kurna suchoklatesa. Czemu by nie? Najbardziej zmęczonego suchoklatesa, jakiego mogę mieć z... szczeną mocną, jak nie wiem co. Włosy. Jakie by ci dodać włosy? A weźmy, bądźmy bardziej tacy rozrąbani, nie? Ice. O właśnie, zmęczony tatulek. Najlepiej. Nos. Jak najbardziej szpiczasty. Usta. Mogą być aktualnie te, albo mogę mu dać taki smyrk na twarzy. Dam mu takie. Brwi. Mogę mu dać najbardziej krzaczaste brwi, jakie są. Dosłownie. Facial hair. Żół spod śmietnika. Nie no, dam mu wąsa. Dam mu wąsa i brodę. Jakieś okulary brak. Pierścionki, piercings. Nic. Czy my chcemy, żeby Hop wyglądał fancy? Wąsy... Ej, w sumie? Idealnie. Pięknie. Zajebiście. Taka postać mi się podoba. Taką postacią mogę grać. Skoro już w sumie może ja będę takim w tym what a dad, no kurde, proud dad. Looking good daddy. Dobra, good looking daddy. Jak go nazwiemy? Doktor? Doktor Titman. Mam na imię Doktor Titman. To jest piękne. Be that dad! Yes! Czy usnąłeś pakując te rzeczy?
Prawie skończyłem, tak myślę. Rozglądam się po pokoju. Wygląda na to, że nawet dobrą robotę, żem uczynił. Każde pudło jest zaklepcone, oprócz jednego. Ale ja bym potrzebował spolszczenia do tej gry teraz. Co jest w środku? Zaglądam do środka. Jest tam kilka starych zdjęć. Little photo albums. O, nie widziałem to przez lata. Wyciągam wszystko. Aha, dobra. Zdjęcia mojej małej córeczki. Ho! Wstawię je na Facebooka pod tytułem Moja mała doktorantka. That's the coolest baby I ever seen. The only way your father and I. The only way your mother and I. Czy ja teraz to wybieram płeć? Czy to ma znaczenie? No to powiem, że mój tatko lubi i panie, i panów. Bo jak wiecie, jest przysłowie. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz chłopaczek. Ja pierdolę. Kurwa. Żeby ją uspokoić, gdy była młoda, mama i pan doktor Titman, którym sterujemy, nakładali jej okulary na ryj, żeby nie płakała. Ale gdy próbowaliśmy je zdjąć, no to po prostu płakałaś ponownie. Przez twoje 2 lata życia byłaś, no siedziałaś w okularach przeciwsłonecznych. Nice. Halloween. Kiedy miałaś 4 lata? Dragon costume. Nie mogliśmy się zdecydować pomiędzy księżniczką a smokiem. Więc poszliśmy na kompromis. Księżniczka smok. Czemu pamiętam, że płakałam w tym smoczym kostiumie? Zobaczyłaś się w lustrze i stwierdziła, że się boisz smoków. Wow. Relacja tatuś-córeczka. To była... O nie! Koniarą była! Moja córka była koniarą! O nu! Tato! O Jezu, nazwała ten... Pamiętam, że nazwała swojego pluszaka pan... Odważny Konington. Tak to przetłumaczmy. Nie sądzę, by to było jego... Amanda patrzy się na to zdjęcie i... szybko je zabiera. A, but I quick... Dobra, zabieram jej to i... Ha, masz to zdjęcie, masz to zdjęcie. Nie masz tego zdjęcia. Superior art, dad arms. Nice try, but this is important blackmail for later down in the road. Moja córeczka musi zrobić magistra, nie? Skoro mamy w nazwisku magister, znaczy doktorant, no. Yes. I've seen picture of you in your scab... Skate band? Ouch, kid. This communist manifesto had a chance back in the day. Ja pierdolę. Patrzę na... I look off into the distance and reminisce about the rat horn section. To jest Emma P. Ach. Nie, to jest Emma R. Nigdy nie poznałam, znaczy nie poznałam Emmy P, dopóki nie poszłam do wyższej szkoły. Okej, okay. Po prostu moja pamięć jest już słaba i nie obiecuję jej, że nie będę tego mieszał, nie? Emma R była moją najlepszą przyjaciółką, kiedy miałam 7 lat. Weź się trochę przyłóż do tego, do pamiętania. O, tak, Emma P, ta jedna, która... What the hell pants during a sleepover? Oh no! Dad! Oh! Oh! Okay. Oh! No tak. Miał... Okay, Emma R. Która nie była Emma P. Ale skoro Emma P, to nie była Emma R, to kim była Emma P? Czy to jest Emma P w końcu, czy to jest Emma R na tym zdjęciu? Ja już nie ogarniam.
A, to jest Emma R. Okej, dobra, dobra, dobra. Award you ever won. O! Zdjęcie Biedronki. Biedronka, która nie ma ogonka. Dostałam 20 dolców za to, wow. And then you got food poisoning from the cheesy torta plus. Ooh, I think you meant food poisoning. You know, with a Z. Ha! No co? No próbuję być śmieszny. Still can't drive past Mr. Fridays without gagging. Still proud of you, though. Oh, oh. I am a proud dad. I am proud of my... daughter. Właśnie, szukałem tego. Chciałem powiedzieć sister, ale... never mind. Nie gadajcie, że mamka umarła, no... I finally decide to break the silence. Oh, we adopted, we born, kurwa, nie no, doktor Titman musi być bardzo dumny, on by nie adoptował córkę, on by urodził córkę, zdrową córę. Ja pierdolę. It's kind of funny story. We got into a car accident right there in the hospital parking lot. It wasn't anything big, just a fender bender. Jezu, jaka gra słów. But of course, I was freaking out and the little old lady who crashed into us was freaking out. And I didn't know what to do. But your mother... oh man! She holds my hand and looks me directly in the eyes. The calmness I've ever seen her, she says. It's okay. It's all gonna be okay. Miała rację, wiesz? Patrzę się na zdjęcie przez długi czas. Może za długo. Ooooo! Czyli nie wiadomo, czy ona od nich odeszła, czy ona od nich odeszła, odeszła. I sadge! Nie mogę sobie wyobrazić, jakie to musi być dla Amandy. Klepie mnie w plecy. Come on, Pops, we gonna finish packing, okej. Okay. Musimy się stąd wyprowadzić w końcu. Zostawić swoją przeszłość w tyle. Doktor Titman... chciałem coś pierdolnąć, ale się powstrzymamy, nie? Powstrzymamy się, czaty, nie? Powstrzymamy się. O, będę prowadził! Amanda and I pile into the car and take one of Luke's and all house. So many memories. Tak dużo wspomnień tutaj. Nie mogę uwierzyć, że twoja matka i ja kupiliśmy to miejsce prawie 20 lat temu. Hej, pamiętasz kiedy... rozbiłam szkło grając w złap? Zawsze miałaś silne ramiona, moja dumna córeczka. O! Pamiętasz, jak zniszczyłam, znaczy rozbiłam okno to z przodu, udając, że to robot je zniszczył? Zawsze miałaś dużą wyobraźnię. Czy ona mi tylko rozbijała okna w tym moim apartamencie, domu, sklepie? Serio? Tak, tak. Łapie. Niszczysz rzeczy. There'll be plenty more stuff for me break. O Jezu. Memories to make and stuff to break. You ready? I'm ready. Siadamy w ciszy i... o, patrzę się na moją córkę, jak dorosła w tym domu. Tłumaczenie tak bardzo jest ciężko. It will forever hold a place in my heart, but it stinks a little bit to leave it behind. I am ready. Jedziemy naszym diesel. Ale mam burdel na przed kółkiem. Jesus. Sell me on our cool new pad. Oczyszczam moje gardło i próbuję udawać głos zapowiadacza. Nestled in beautiful scenic downtown Maple Bay, our new house features
Tugars, garages, washer and dryer, hookups, multiplayer player. O, dużo mi jest do spania, zajebiście. Not only are there bedrooms for you your sleeping pleasure, but couches and floor space where you can, yes, catch a wink. What a deal, I mean. If I sleep where and for a week. Okay. Czy możemy przejść do akcji? Panie doktorze Titmanie i już i Amanto, nie zapomniałem, chciałem powiedzieć, że zapomniałem, ale przypomniałem. Poza tym, jest troszkę mniejszy niż nasz poprzedni dom. Przytulny, mogłabym powiedzieć. Dobry obrót. Won't be closer to a lot cool stuff, we can talk, so I don't have to... waste a gas and I mean... Okej, okay, to chyba jedziemy. Musimy najpierw rozpakować te boxes. A potem zainstalować washer, ten zmywarkę i suszarkę. Musimy pójść zrobić zakupy, podłączyć internet, zaparkować auto, pomalować ściany, wykopać cobblestone'a i pójść na wyprawę pod jaksy. W ogóle czemu ten dom jest różowy? Czy mogę go customizować? Hiya! And w dość płynnym ruchem, kikiem, kopnięciem Amanda wykikuje for sale sign is no more. Niezła forma. I got a problem with authority. Okej, jestem taki dumny z mojej córy. Jest 10 rano. I need some coffee ASAP. I need a coffee. O, mieliśmy coffee shop. To ja, to myśli, to pozwoli, że ja tam pierw zajrzę, zanim wypakuję boxes. Dobra, pójdźmy tam. Wchodzimy do środka. O. O. Ula la la la. A widzę, że o, doktor Titman się trochę spocił. W środku tego całego sklepu jest, no, powiedzmy, że przytulnie. Winyl, rekordy winyli na ścianach, patroni, bardzo zadbane sofy, kilka fajnych piosenek oraz rekord player na stage'u. Matt, witaj. Witam was w Coffee Spoonie. Jak wam leci czas? Co jest... O co chodzi z nazwą? O, to jest trochę głupie. A, czyli chłopiec poetycki. W ogóle, cool tatuaż, dude. Zajebiste. I thought it was a good idea time and I suppose now it's still good idea because like the business is still running. But people ask me that question all the time and I give them the same answer every time and now I'm standing rambling, I'm sure. A, czyli po prostu chłop, który... Hmm. Hey dude. Oh, hey dude. Trzy kropki. Dr. Titman. Trzy kropki. Trzy kropki. Więc co dla was? Patrzę na ten, na rozpiskę tutaj i jestem zadziwiony, co się tutaj znajduje. Wezmę Godspeed You Black Coffee, East Tinang and Sara, Chai and Wood, Godspeed You Black Coffee. Czy on właśnie polubił to, że wziąłem kawę? Kurde, bratnia dusza. A kisa homie. Nie rozumiem. Aha, bo Godspeed You powiedziałem. No tak, no tak, no tak. Black Emperor is really amazing. A, czyli po prostu coś, jakieś nawiązanie do jakiejś nuty chyba wziąłem, albo jakiegoś poemu, albo cokolwiek. Macchiato de Marco, please. Coming right up. Was small, medium, or big smalls? Medium.
Wait, is Biggie Smalls big or small? Czy Biggie Small jest duże czy małe? Powinienem to zmienić, nieprawda? Okej. Okay. Oj. Współczuję mu trochę. Koleś wygląda na spoko typa. Just uncomfortable with talking to other people as you are. You should totally become friends with him. Amanda! Kurde! Nie wiem. Ja nie wiem. What we say about meeting new people? I can't meet new people if I always stay inside. O Jezu! To jest dosłownie moja bratnia dusza! Ja pierdolę! And also don't go outside and also don't talk to people. Widzisz, robimy progres. Hej, jesteśmy nowi w sąsiedztwie. Jestem Amanda, a to mój tata. Dr. Titman. Jezus Maria. To imię. O, miło mi was poznać. By when my daughter's hanging around the shop, you two might get along. Myślę, że możemy przejść tutaj raz na czas, czy coś. Amanda kopie moją nogę pod stołem. Tak, na pewno będziemy tu często. Wiesz, pozwólcie, że dam wam pewną... Let me get your guys' opinion on something. Okej. Okay. O! Czyżby darmowa próbka ciasta? No to tym możesz mnie kupić, kolego. Oj, tym chyba będziesz mnie mógł kupić. Banana bread! I want. Myślę, że musimy tego spróbować, więc... Get the full flavor profile of you know and really appreciate the flavor sensation of banana bread a taste. If you want us doing free creative labor, I think that would be commensurate. Co to jest za słowo? Jezu. Nauczyłem ją dobrego zachowania się przy ludziach, widać. A, po prostu on chce nam dać darmowy banana bread. Tak. Jasne, to... Daje nam macer each piece. Jezu, czytanie po angielsku jest ciężkie. Amanda, I happily chow down. To jest zajebiste. Dziękuję. Moim sekretnym... moim sekretnym składnikiem to banany. Więc, jakieś pomysły? Polubił to! Wiesz... Może jak... zespół punkowy? I thought you said only knew that band pants. I am a hard dad! Jestem twardym tatkiem. To... Nawet nieźle brzmi. Naprawdę? Tak. Banana bread Kennedy's. Ciężkie decyzje. To jest art, baby. Trzy kropki. Chciałem powiedzieć... Baby, ponieważ... Jezu, jak się tłumaczy, ja pierdzie. Spokojnie, zrozumiałem. Już. Enjoy your coffee. Dzięki. Baby. Widzisz? Brzmi nawet to. Może każdego teraz powinienem nazywać Baby. Kurwa mać. Co to jest za mina? Cóż to za... Czekajcie, zrobimy to tak. Cóż to za piękna twarzyczka? Cóż to za piękny nieogolony tatuś? Trzy kropki. Szybko odwracam wzrok.
mając nadzieję, że nie złapał mnie na gapieniu się. Kto to był? Kończymy nasze drinki i wychodzimy. No nie ma sprawy, Matt. Zajebista morda jesteś. Trzymaj się. Heads up. Ała. Frisbee mnie pierdolnęło w twarz nagle. Uff. A dogo. Ale fajny dogo. White Peppo Happy. A korgi do mnie przybiegł. O. Hello, I like your necktie. Raf. Biezeg. O mój Boże, biezeg. Biega wokół mnie i macha ogonem, nie? I macha ogonem, nie? Rozumiecie to? Ten pies macha ogonem, nie? Kurwa, nie? Pet the dog. But where do I pet the dog? Give him those head rubs. He seems like to... Oh, oh. You definitely could have that. Widzę, to jest dosłownie big dad. Holy moly. Masz zajebistego psa, kolego. Wiesz, tradycyjnie się łapie frisbee w ręce, a nie twarzą. No przepraszam. Uczę się łapać w zęby. To jest nowa technika. It's like this golf, but the golf is my face. It looks like you're winning. Co to były? Co to były za bakłażany? Pardon? Po prostu się z tobą bawię. Nazywam się Brian. Siema, Brian. Ja nazywam się Dr. Titman, a to jest moja... A to jest moja córka Amanda. Przepraszam, moje imię mnie rozśmiesza. Another father and daughter out of here and such a sunny day. Gdzie jest twoja? Brian Grassinol. Where's a young girl sits at... Okej. Czy on też ma córeczkę? Okej. To jest Daisy. Widać jak... Jaki ojciec, taka córka. I see. Ile ona ma lat? 10. O! Czy ja wiem, ile Amanda ma lat? Amanda mi wygląda na taką... 16? 17? Wow! Kicks in, I must brag about my Czy to jest rywalizacja i muszę, kurde... O, dobra! Rywalizacja na chwalenie córek! O nie, to się dzieje! Brian, go on, Daisy, tell him about yourself. That's my girl. Amanda, get in there! Okej. Kurna, Pokemony. 80... Ja pierdzielę. Brag. Amanda, here's just recently won a local photography award. No, wow, congratulations! Brian, assistant 10 HP, just won a statewide poetry contest. Kurna, muszę pomyśleć. Can't switch doffers. Amanda is your only doffer. Amanda, last great card out of your pockets. Tato! Awesome Grace, Brian Nusses 25, moja córka wygra! You really carry that around everywhere? Ouch, maybe it's a kinda weird, you lose 5 HP, fuck. She's a president. O nie! O nie! Ja zaraz to przegram! From your pocket, take any start to apply to Amanda arm. What are you doing, dad? Being a protective parent! You lose 10 HP! O Jezus Maria! Czy ja... Ja zaraz przegram! I nie robi się tak!
Na Eurze emotional damage! You're unfurl... o Jezu, to będzie źle. Cute. Is very impressive, but Amanda Apple holding on to it. Brian says you regain 20 HP odzyskałem! O! Jesteśmy praktycznie na równi. Dobra, jebać! Bierzemy! Winning her... Oj, ten great spelling B. Congratulations, Amanda Daisy, in getting prepped for annual spelling B right now. Hopefully this will be her third win in a row. You lose 5 HP, Brian Daisy... O Jezu, nie, 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 on wygra zaraz! Pięć HP mam. O, 20! One action, okay. Doesn't that seem about okay, Daisy still? A, no przegrałem, no halo! No kuźwa! Kurde! Limiting guys, you will have to stop by at some point. Yeah, definitely. Okay. Idą sobie dalej. Spoko. Do you get the feeling that he was trying to one-up us? Huh? Trying and succeeding. I can't believe that kid's only 10. Oh. What was I even doing at her age? Oh no. Myślę, że miałaś w sumie... Byłaś koniarą wtedy. Enjoying the day. Go unpack. Powinniśmy wrócić do domu i rozpakować to wszystko, żeby nie leżało cały czas, nie? Muszę zbudować swoje nowe łóżko. Podrywasz statusiów, będąc statusiem, no. Kurna, gdybym miał oksy te przy sobie, to bym je teraz założył. Ale ładnie nawet się urządzili, tylko takie trochę za mało miejsca widzę. Still, na dwie osoby jest chyba wystarczająco. A, first visitor already? O kurczę, mamy pierwszego wizytującego. Hello! Witaj. Wyglądasz na gościa, który się fascynuje golfem. Jestem dr Titman. Miło mi cię poznać. O, gdzie są moje maniery? Nazywam się Joseph, wasz sąsiad. O, tak, cześć, nazywam się dr Titman. Tak, to jest moje imię. Widziałem, że się tutaj że widziałem tutaj van wprowadzający, ten, który wam przewozi oczywiście meble. Więc postanowiłem, że przyniosę wam trochę ciasteczek. Moja czemu oni wszyscy mają córki? Co jest? Moja córka Christy chciałabym... Wanted me to let you know she baked them... A, chciała, żebym dał znać, że ona upiekła je samodzielnie. A, dziękuję za ciasteczka. I znika z ciasteczkami wszystkimi. Yikes. She's too appetite. Ma za duży apetyt. Too appetite? Why? To moja córka nazywa się Amanda. Jest pocieszającą dziewczyną. Córki są mocne. Synowie też są mocni. What the fuck? Córki ciężko wychować, synów też. Dzieci również. Po prostu, dziewczynki i chłopców. Yep. There's have to be something wrong with you to try raise more than two. Ile? Coś ty zrobił? O. Miałem na myśli... Nie martw się. Nie miałem zamiaru być niegrzecznym. O nie. To jest nasz pierwszy sąsiad. And my social life is already in tailspin. I wonder if it's too late to move again. Okej. Okay. Cóż, sąsiedzie? Widzimy się o 3:00 po południu w sobotę. Jasne, sąsiedzie. Joseph ten na chwilę odchodzi. Ale zatrzymuje się na chwilę i się odwraca.
W tym całym poważnie... In all seriousness, Jezus Maria, nie wiem jak to przetłumaczyć. Raising kid on your own can't be easy. If you ever need to talk about stuff, I'm the Yaf minister at the church down the street. I wouldn't really consider myself a Yaf. Young! Ja wyglądam ja... Dzięki. And with that, Joseph's gone. He seems nice. Let's break them. Any ideas? Joseph probably wants his plate back. If we bring his bag, okay. I'm actually not sure which house is his. O nie. To jest hazard. Dobra, czyli jak zapukamy do jakiegokolwiek kuźwa miejsca, to poznamy innego tatę. O, oni wyglądają scary. Ej, czy wasz tata jest gdzieś w okolicy? Patrząc się na nas bez słowa. Chcieliśmy tylko zwrócić ten talerz i podziękować za ciastka. Okej, to są chyba dzieci Josepha. Wyglądają praktycznie jak oni. Jak on. Były naprawdę dobre. Trzy kropki. Usłyszałem, że były dobre. Nie zjadłem żadnego. Więc... Gentle and then back away slowly, right, dad? Right, that's where... Okej, on ma nawiedzone dzieci. To jest creepy. Back even as we approach our house. O, automatycznie zapisało, okej. I need something to get my mind off those carbon copy kits. I need rest my eyes. No, cóż, poznawanie ludzi jest męczące. Właśnie. I hear heavy footsteps come up behind us. Dr. Titman, bro! O! Widać, że to jest wysportowany tatuś. Siema. Wygląda trochę jak jakiś charakter z Valoblanta. And I'm greeted by a familiar face jogging up to us. Craig? Bro! Bro! Holy, wow, nie widziałem Craig'a od zawsze. To było tak dawno, dude. O, wyglądasz świetnie. To jest mój przyjaciel Craig. Chodziliśmy do college'a na studia razem. College to są studia w Ameryce chyba, jeżeli się nie mylę. I byliśmy współlokatorami przez chwilę. You're so big now. I think you were about her size. River. Powiedz cześć, River. O! I was working out in California and just relocated the business back to the Maple Bay. O! How's Ashley doing? I mean Ashley. Smashley. Bo wiecie. Smash. I mean Ashley. Ashley is her name. Oj, oj. Oj. Rozwiedli się. Współczuję. Stare wieści. We take turn taking care of River and the twins. It's all copacetic. Copacetic? Nie wiem, co to było za słowo. Czekaj, masz trzy dzieci? And life something, bro, right? Kekstant Craig is a father of three! Kekstant Craig? O, to był mój dawny nickname w college'u. W Kekstants. Okej.
has stand on a keg and then drink from the keg. Okay. He was very good at it. Widzę, że chłop się zmienił z ciągłego picia na kurna jogging. Zajebiście. You jog daily, I jog yearly. On January 1st, when I promise myself that I'm gonna jog daily for the rest of the year, but give up after 30 minutes and walk home. Ja pierdolę, to jest dosłownie mój feel. It's never too late, okej. Nie wiem. Trzeba był bro bunch like the good old days. Sounds great. Great. Okej. No main dad jest bardzo nawet jak go zrobisz umięśnionego byczka, no to on jest chyba kurde leniwy. Wygląd to nie wszystko, ludzie. Wygląd to nie wszystko. And joke's off. I can't believe Craig is ripped and has kids. I'm reeling. What is that? The Craig is new, is not fit to be responsible for any living thing, including and especially himself. One time I watched him drink an entire jar of marinara sauce for dinner. What? Drank it like it was normal people do. It's basically smoothie, bro. Wow. Powinniśmy wracać do domu, of course. Czy znowu napotkam na mojej drodze jakiegoś tatę? Chyba już nie. Dobra, ja myślę, że chyba starczy mi Dream Daddy. Powiem, śmieszna nowelka. Fajnie się gra. Tylko boli mnie to, że to wszystko jest po angielsku i ja to muszę tłumaczyć, nie? Najbardziej mi się Matt spodobał, jeżeli o to chodzi. Oj, powiem, że najbardziej mi się Matt spodobał, jeżeli o to chodzi. He's a proud dad.